5 września w sali przy kościele świętego Marcina w Białobrzegach odbyło się spotkanie z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polski Antonim Macierewiczem. Pan minister przybył tutaj na zaproszenie terenowego biura Radia Maryja, znajdującego się przy parafii świętego Marcina oraz stowarzyszeń i organizacji, które wchodziły w skład Społecznego Komitetu Poparcia pana doktora Jarosława Kaczyńskiego na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tematem spotkania była aktualna sytuacja gospodarcza oraz polityczna Polski. Zostałem dzisiaj zaproszony do Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególną wizytą. Ona się wiąże z wyborami parlamentarnymi, ale przede wszystkim chodzi o zaprezentowanie programu Prawa i Sprawiedliwości wobec tej dramatycznej sytuacji, jaka nadciąga nad Polskę, wobec kryzysu finansowego, wobec postępującego zadłużania, wobec wzrastającego bezrobocia, wobec niedotrzymania obietnic, iż zostaną zrównane dopłaty dla rolników polskich z rolnikami z innych krajów. W roku 2012 polscy rolnicy mieli mieć już wypłacane takie same dopłaty jak Francuzi, Niemcy, Anglicy, Holendrzy. Tymczasem pan Donald Tusk nie dotrzymał tej obietnicy złożonej nam przez Unię Europejską. Nie postarał się o to, żeby podpis był szanowany i polscy rolnicy pieniądze dostali. A przecież gdyby oni dostali, to i u nas byłaby sytuacja lepsza. Najbardziej dramatyczny jest jednak wzrost bezrobocia. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiali w Tomaszowie Mazowieckim. O tym wszystkim będziemy radzili, jak to zmienić, jak sprawić, by nigdy więcej rząd polski nie okłamywał Polaków, by wreszcie powstał taki rząd, który będzie dbał o rozwój polskiej gospodarki, który będzie dbał o najsłabszych, który nie będzie sprzedawał polskich szpitali i będzie zainteresowany tym, by produkcja polska wzrastała, a nie tym, by likwidować polskie stocznie i by marnować to, co ciężko zostało przez ludzi wypracowane. Spotkanie z Antonim Macierewiczem poprzedzone było mszą świętą. Zaproszony gość pragnie, aby polski rząd dbał w sposób należyty o sprawy obywateli.